uświadamia sobie, że rewolucja niesie ze sobą niesprawiedliwość. Widzi zmęczenie matki czyniącej cuda, by zdobyć dla nich jakieś jedzenie. Po śmierci matki w czasie rewolucyjnych wydarzeń w Rosji ulega namowom ojca i decyduje się na powrót do nieznanej ojczyzny. Rozdział 4. Podróż przez Rosję. Opowieść o szklanych domach. Tymczasem trzeba było pilnować legowiska, aby nie zostać w bezludnym stepie. Leżeli obaj z ojcem, który herplał i dusił się w niemiłosiernym zaduchu wozu. Wysypiali się i prowadzili rozmowy. Zdarzyło się tak szczęśliwie, że najbliższe trzej sąsiedzi, leżący obok, były to dzikusy zakaspijskie, sartowie, nierozumiejący rosyjskiego języka. Następny za nimi pasażer był śpiochem, który tylko czasami budził się, żeby się przeraźliwie wysiewać i znowu zasypiał. Inni mieszkańcy tego ruchomego więzienia gotowali strawę. Baby miękczyły chore i płaczące dzieci. Chłopi staczali pomiędzy sobą zażarte kłótnie. Grali w karty, śpiewali. Niejednokrotnie w ciągu rozmów Cezary zapytywał ojca, co z nimi będzie potem. Rozumiał, że jadą teraz do walizki, ale potem? Rozumiał, że zobaczą rewolucję w jej samym sednie, u źródła, w gnieździe władzy. Ale co potem? Co będzie z nami? Dokąd się udamy? Tamten człowiek ukończył medycynę i zaczął nawet praktykę, a miał jakieś niesłychane własne środki lecznicze? Otóż ten baryka rzucił głowę sobie medycynę i wszelkie wynalazki swoje w tej dziedzinie. Wyjechał z Warszawy i udał się na Morze Bałtyckie. Tam długo chodził po wybrzeżach, oglądając piaszczyste góry nadmorskie, dziuny, zaspy lądne, co najbardziej sypkie i zwiewne. Po cóż mu to było? Zaraz! Począł skupować od właścicieli prywatnych takie dziuny, najbardziej nieużyteczne, nieporośnięte trawą nadmorską, gdzie woda nie przysiądzie i mewa nie ma z czego gniazda okręcić. Znakomicie w tym przeobrażeniu się pomogła infalista, która cierpliwie czekała na właścicieli w mieszkaniu Bogumiła Jastruna. Jastrun niemało miał z nią kłopotu, przenosząc się z miejsca na miejsce, musiał dźwigać i pielęgnować cudze rzeczy. Jednak dochował depozyt w całości. Ojciec i syn znaleźli w walizce nie tylko bieliznę i ubranie dla siebie, ale i dla cnotliwego Jastruna nadało się nieco bielizny. O ile podróż od wybrzeży Kaspijskiego Morza była długa i ciężka, to ta z Moskwy do Charkowa była już istną torturą. Wozy były naładowane ludźmi, którzy wieźli ze sobą i na sobie całkowity nieraz dorobek długiego życia. Wiedział o tym maszynista prowadzący pociąg, to też w mieście lub w jego przedmieść, a nieraz w najszczerszym polu, potem stawał i stał niewzruszenie. Stał godzinę, 5, 10, 20. Pasażerowie błagali maszynistę, że wjechał. Przewodnik, który był poniekąd władzą nad emigrantami, wchodził z nim w pretraktację. Tłumaczył mu Cezary. Przecież tu stoi numer, który sam wypisałeś. Sam na czemodanie przylepiłeś numer. Wziąłeś czemodan z moich rąk. Sam go rozkładu poniosłeś, prawda? Być może i poniosłem. Dużo pakunków noszę do składu. Być może i napisałem i przylepiłem numer. Dużo numerów piszę i przylepiam. Takie to moje zajęcie. Ech, towarzyszu, takie to moje zajęcie. Dodał z westchnieniem, przewracając oczy do góry. No to idź jeszcze raz i dobrze poszukaj. Szukałem, rzekł kolejarz niechętnie. Wszystkie kąty przeszukałem. Nie mam.
Prawdę wam mówię, towarzyszu, nie ma. Jakże może nie być? Zapężył się stary Baryka. Kwit jest, pieniądze zaprzechowane, zapłacone. Wszystko w porządku, to i pakunek musi być. Thank you.